Witam wszystkich serdecznie, zapraszam dzisiaj na gołąbki. Wiem, że większość z Was świetnie sobie radzi z faszerowaniem kapusty. Ten przepis dedykuję wszystkim tym, którzy bardzo by chcieli zrobić, ale obawiają się, że im to nie wyjdzie. Najpierw musimy kapustę sparzyć, wcześniej wyjąć gołąba, który ułatwi nam dzielenie kapusty na liście. Zwykłą białą kapustę parzę około 10, nawet czasami 15 minut, jak taka stara zimowa. Nawet trzeba to przedłużyć, ponieważ te liście duże i miękną. Trochę Wam tu namieszałam, chodzi o to, żeby nie były ugotowane, ale żeby były elastyczne, łatwe do zwijania. Kapustę białą, zwykłą trzeba parzyć czasami na dwa razy, ponieważ do połowy liście ładnie zejdą, są elastyczne, a od połowy bliżej gołąba są coraz bardziej twarde, więc wtedy trzeba jeszcze je raz wrzucić na krótko do wody, żeby łatwiej je obrobić. Można oczywiście sobie ułatwić pracę i zrobić gołąbki w kapuście włoskiej. Po odcedzeniu, kiedy kapusta osączy się i ostygnie, dzielę ją na te liście. Zobaczycie, że te pierwsze schodzą bardzo łatwo, a coraz bardziej w głąb już robią się twardsze. Tak gdzieś, tak jak wspominałam, do połowy kapusty idzie całkiem nieźle, a dalej trzeba znowu ją włożyć często do wody, poczekać kilka minut i znowu odcedzić, osączyć i dalej dzielić na liście. To jeszcze nie koniec, trzeba te główne nerwy ścieniować, że to się opłaca, bo gołąbki dużo łatwiej się zawijają. Większość farszy bardzo lubi taki dodatek smakowy z podsmażonej cebulki. Ja do niej tutaj jeszcze dodam trochę posiekanych ziół, oregano, tymianek z czosnkiem. Razem to wymieszam, ale już krótko po dodaniu czosnku, żeby się nie przypalił. Cebulę też można posolić, nie będzie tak szybko się rumieniła i przypalała na patelni. U mnie proporcje farszu są zbliżone. Prawie taka sama ilość mięsa, objętościowo oczywiście, ile ryżu. To jest mniej więcej około 0,5 kg i 1,5 szklanki ryżu. Te proporcje oczywiście można zmieniać. Jeszcze dodaję tutaj takie przyprawy jak pieprz ziołowy, płaską łyżeczkę soli, trochę pieprzu czarnego, natka z pietruszki. Zostało mi też troszkę posiekanego oregano, tymianku i czosnku, więc jeszcze to tutaj dorzucę. Choć już ten składnik jest w podsmażonej cebuli, o której na szczęście w porę sobie przypomniałam. Gołąbki zawijamy bardzo prosto. Najpierw robimy obrót na raz, a później każdy bok zawijamy do środka i rolujemy dalej. A w ogóle zaczynamy od grubszej strony liścia i kończymy na cienkiej stronie. Ta cienka strona musi się znaleźć na spodzie w naczyniu. Wtedy gołąbek się nie rozwali. Nie martwcie się, swobodnie się ugotują. Troszkę będą się pompowały podczas gotowania. Też się tym nie przejmujcie. Kiedy trochę przystygną, złapią ładny fason, będą fajnie wyglądać. Do gołąbków zużyłam około 1 litra sosu. Do garnka wlałam 300 ml przecieru takiego domowego, ale mogą być dwie łyżki koncentratu tego gęstego. Dodałam liście laurowe, 2 sztuki plus 3 ziarna ziela angielskiego, trochę posiekanego tymianku oregano z czosnkiem, przyprawy takie jak pieprz ziołowy, szczypta papryki ostrej, słodkiej. Do zagęszczenia płaska łyżka mąki ziemniaczanej albo pszennej. Wyrabiam w zimnej wodzie. Dodaję trochę wrzątku tej takiej jakby zupy, sosu. Mieszam, wlewam do zupy, znowu mieszam, zaraz zestawiam z ognia i polewam wszystkie gołąbki tym sosem. Gołąbki, zanim zaczną pyrkać w piekarniku, potrwa to dobre pół godziny, a nawet dłużej. Dlatego ważne jest, żeby dać im czas około 25 minut gotowania od momentu zagotowania. Ale nie mogą się mocno gotować, więc później zmniejszam temperaturę od tej początkowej około 15-20 stopni. Życzę wszystkim smacznego, zapraszam serdecznie na kolejne filmy.